Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Witam Was Marzena Śmigielska. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie komentarze pod moimi filmikami, te bezpośrednio i te pisane na priwa. To bardzo dla mnie ważne, bo świadczy o tym, że to co robię ma po prostu sens. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Ostatnio w necie krążyła bardzo ciekawa opowieść o kobiecie. Opowiem Wam ją w skrócie, bo cała historia jest dość długa. Pewna kobieta miała męża, trójkę dzieci, pracę i piękny dom z ogrodem. Każdego dnia, gdy wracała z pracy, dzieci ją oblegały i prosiły o różne rzeczy, ale ona odtrącała je, bo była zbyt zmęczona. Od wejścia narzekała na ogród, którym nie miała czasu się zająć. Mąż podawał jej obiad, ale ona zamiast się cieszyć, że nakarmi już nawet dzieci, utyskiwała, że ciągle musi jeść to samo. Nawet nie chciała zająć się dziećmi. Wszystko ją drażniło i wkurzało. Wieczorem, gdy poszli spać, Jezus ze swoim ojcem postanowili nauczyć ją szacunku do tego, co posiada i zmienili jej życie. Obudziła się rano jako bezdomna w samej piżamie w centrum miasta. Nie wiedziała, jak się tu znalazła i co tu robi. Pomstowała na Boga. Dlaczego mi to zrobiłeś? Nienawidzę cię. Tak mijały dni i tygodnie. Kobieta żywiła się po śmietnikach, stała się zaniedbana, aż wreszcie trafiła do szpitala chora na gruźlicę. Przestała się już nawet modlić. Gdy będąc głodną w szpitalu, dostała kaszkę na mleku, pierwszy raz od dawna podziękowała. Boże, dziękuję Ci za ten posiłek. Jaka ta kaszka jest pyszna. Wtedy Bóg powiedział do swojego syna. Widzisz? Kobieta znów zaczyna mi dziękować za najmniejsze rzeczy. Ześlę jej więcej tego dobrego. Wysłał jej anioła stróża pod postacią mężczyzny, który dał jej łóżko w domu dla bezdomnych. Znów, mimo wielu chrapiących osób w pomieszczeniu, ona dziękowała Bogu za to, że ma się gdzie położyć. Potem dostała pracę w polu. Cieszyła się i dziękowała za swoją pierwszą wypłatę i za swoje pierwsze pieniądze, za które będzie mogła kupić obiad. Potem właściciel pola zaproponował jej pracę księgowej i miejsce w domu dla gości. Choć pracowała non-stop, przestała narzekać, cieszyła się i była wdzięczna za wszystko, co miała. Pewnego razu po pracy poszła na spacer, podczas którego zobaczyła swoją rodzinę. Uśmiechnięte dzieci z mężem szły razem na basen, ale kobieta nie mogła się do nich w jakiś sposób zbliżyć. Dziękowała za nich w myślach i zapragnęła odzyskać swoje stare życie. Wtedy Bóg powiedział do syna: zejdź na ziemię i obudź kobietę ze snu, gdyż nauczyła się być wdzięczna za wszystko, co ma. Gdy się obudziła rano, leżała w swoim łóżku, w swoim pięknym domu, obok swojego męża, a nad głową przekrzykiwały się dzieci, które chciały iść na basen zaraz po powrocie z pracy do domu. Potem w kuchni jej mąż zrobił śniadanie. Ucieszyła się, dała mu buzi i poprosiła, aby na obiad zrobił dokładnie to samo, co zwykle. Na koniec powiedziała, że zajmie się ogrodem i że jest szczęśliwa, że ma tak cudowną rodzinę. Dlaczego opowiadam Ci tę historię? Bo to historia o mnie. Ja też miałam kiedyś wszystko, ale nie potrafiłam się tym cieszyć. Wszystko było nie tak i nie doceniałam wszystkiego. I choć mój anioł stróż oszczędził mi wielu upokorzeń, też w swoim życiu straciłam wiele. Myślicie, że czegoś mnie to nauczyło? Na chwilę tak, ale po jakimś czasie wszystko wracało do normy. Przestawałam się cieszyć tym, co miałam i chciałam więcej i więcej i jeszcze więcej. Mam jednak to szczęście mieć przy sobie cudownego męża, który wiele mnie uczy i pokazuje mi, jak wiele mam. Każdego dnia uczę się doceniać to, co posiadam. Myślicie, że jestem w tym mistrzynią? Nic bardziej mylnego. Po prostu każdego dnia staram się być lepszą wersją siebie z wczoraj, a gdy upadnę, zaczynam wszystko od początku, od nowa. Uczę się być wdzięczna za to, co mam i dzięki temu przyciągać więcej dobrego do swojego życia. Oduczam się też zazdrościć, bo to negatywne uczucie, które niszczy mnie od środka. Staram się nie porównywać z innymi, bo nie znam ich historii. A jak jest z Tobą? Pomyśl, czy potrafisz doceniać, a nie oceniać to, co masz? Czy kładziesz się obok męża i mówisz: fajnie, że jesteś? Czy bawisz się ze swoimi dziećmi i dziękujesz, że wybrały Cię na swojego ojca lub matkę? Czy dziękujesz, że masz samochód, którym możesz jeździć codziennie do pracy? Czy doceniasz, że masz chleb i cokolwiek do tego chleba? Czy cieszysz się, że masz gdzie mieszkać? Czy doceniasz to, że masz wodę do picia? Czy stało się to dla Ciebie tak oczywiste, że nawet nie myślisz, ile osób na ziemi po prostu jej nie ma? Każdego dnia doceniaj najmniejszy drobiazg, który został Ci dany i ciesz się z każdego
nawet pochmurnego dnia, bo nigdy nie wiesz, który będzie Twoim ostatnim. Uśmiechaj się do siebie i do ludzi tak, aby gdy Ciebie zabraknie, mówili, ona potrafi się cieszyć ze wszystkiego. I pisz swoją nową historię. Dziękuję Wam za dzisiaj i serdecznie zapraszam na kolejną środę. Pozdrawiam serdecznie, Marzena Śmigielska.